Witajcie kochani! Dzisiaj zapraszam Was na filmik, który będzie dotyczył mojej aktualnej jesienno-zimowej pielęgnacji włosów. Zacznę od kwestii najważniejszej, czyli od typu moich włosów. Są one farbowane i w tym celu używam farby marki Marion czekoladowy brąz w odcieniu 623. To jest farba, którą dostaniecie w drogerii Natura i kosztuje niecałe 7 zł. Tę farbę stosuję już od kilku lat, jestem z niej bardzo zadowolona, chociaż słyszałam od Was, że bardzo szybko się wypukuje, że ten kolor troszeczkę się zmienia. Ja akurat nie do końca mam z tym problem, zaraz się dowiecie, o co dokładnie chodzi. Moje naturalne włosy to naturalny blond i ja farbuję włosy już od wielu, wielu lat. Też bardzo często pytacie mnie, czy farbowałam na inny kolor. Otóż tak, i miałam wszystkie możliwe odcienie na moich włosach, przechodząc od pasemek, przez balejaż, były lekko rude, były brązowe, były czarne przez wiele lat i teraz mam właśnie ten odcień czekoladowy brąz. Wy może tego dokładnie nie widzicie w kamerze, najlepiej ten kolor widać w słońcu, wtedy jest naprawdę taki błyszczący, brązowy, taki powiedzmy czekolady, nie do końca mlecznej, ale też nie do końca gorzkiej. Naprawdę przepiękny odcień, więc ja Wam gorąco polecam ten kolor. Dalej, moje włosy są w takiej strukturze lekko porowatej, w okresie jesienno-zimowym uwielbiają się puszyć, bardzo lubią w związku z tym silikony, też zaraz do tego przejdziemy, natomiast od skóry głowy włosy są przetłuszczające, lekko przesuszone na końcówkach, nie mam absolutnie problemu z rozdwojonymi końcówkami, a to z czym niestety borykam się od wielu lat, to nadmierne wypadanie w okresach jesiennym oraz wiosennym. I na tym najbardziej mi zależy, żeby moje włosy miały piękny kolor, ładny blask, długo ten kolor po farbowaniu utrzymywał się na moich włosach, żeby dbać o skórę głowy, żeby ona też zbyt szybko się nie przetłuszczała, no i żeby te włosy były nawilżone na końcówkach. W związku z tym stosuję pielęgnację, która jest właśnie pod tym kątem dopasowana i zaraz Wam opowiem o wszystkich kosmetykach, które w tej chwili aktualnie stosuję i myślę, że będą mi one towarzyszyły przez najbliższe miesiące. Ale co robię najpierw? Wiecie, że jestem osobą, która uwielbia przesadzać z produktami do stylizacji włosów, zwłaszcza z lakierem, używam go naprawdę bardzo, bardzo dużo i codziennie w mojej wieczornej pielęgnacji pojawia się taka oto szczotka z naturalnego włosia. Ja tę szczotkę kupiłam kilka lat temu na targach kosmetycznych. Wtedy jeszcze nie było podziału na targi kosmetyczne i fryzjerskie i ta szczotka bardzo dobrze się u mnie spisuje, bo naprawdę idealnie wyczesuje wszystko z moich włosów, czyli lakier i jakieś zabrudzenia. Natomiast już od też jakiegoś czasu staram się tą szczotkę stosować nie tylko do wyczesywania tych zabrudzeń z moich włosów, ale również do pobudzania cebulek. Czyli dosyć mocno przyciskam ją do skóry głowy i staram się też nią masować właśnie skórę głowy, zaczynając od głowy w dół, w takim oto kierunku, potem włosy do tyłu i przeczesuję od góry w dół. Jakiś czas temu dowiedziałam się, że bardzo fajnie w tej kwestii sprawdzają się szczotki, które mają wyprofilowaną tutaj oto główkę i takiej szczotki też właśnie teraz szukam, więc na pewno jeżeli znajdę, to dam Wam znać, ale szczotka z włosiem z dzika to jest świetne rozwiązanie, gorąco Wam polecam, bo naprawdę bardzo fajnie sprawdza się w takiej codziennej pielęgnacji włosów, zwłaszcza wtedy, kiedy nie myjecie ciągle tych Waszych włosów, nie myjecie ich codziennie. Ja na przykład nie stosuję takiego kroku w mojej pielęgnacji, czyli nie myję tych moich włosów codziennie z kilku względów. Po pierwsze, są one długie i bardzo dużo czasu zajmuje mi nie tylko suszenie włosów, ale też ich układanie, cała pielęgnacja, więc nie wyobrażam sobie, żebym codziennie myła moje włosy. Natomiast robię to co drugi dzień,
też z tego względu, że bardzo szybko się przetłuszczają. I tutaj muszę wrócić do produktów pielęgnacyjnych, które używałam w ostatnim czasie. Powiem Wam, że byłam bardzo zawiedziona, ponieważ non-stop pojawiał się problem tego typu, że nie mogłam znaleźć takiego szamponu, który idealnie wymywałby mi te wszystkie środki stylizacyjne z włosów, zwłaszcza ten lakier. Ciągle pojawiał się jakiś problem, że gdzieś ten lakier na moich włosach jednak był. Ja co prawda mam kilka takich sprawdzonych szamponów, mocno oczyszczających skórę głowy i włosy, natomiast jako blogerka kosmetyczna, ale też jako vlogerka szukam różnych nowych rozwiązań i też takich, które będą miały w miarę ciekawe składy i nie będą one zbytnio agresywne. Na tym mi właśnie zależy, bo jak zapewne wiecie, albo i nie, jeżeli macie włosy farbowane, to im ten szampon jest bardziej agresywny i mocniej oczyszcza nam włosy i skórę głowy, też szybciej zmywa kolor ten po farbowaniu, więc coś za coś. No i właśnie, te szampony, które ja stosowałam w ostatnim czasie i też produkty pielęgnacyjne nie były mnie w stanie zadowolić. Tak jak mówię, albo pojawiał się problem, że nie domywały moich włosów, albo też były zbyt gęste lub też zbyt nawilżające. Po myciu od razu miałam po kilku godzinach takie wrażenie, że te włosy już od skóry się przetłuszczają i też bardzo mocno obciążają, a ja tego nie znoszę. I coś, na co też zwracam uwagę, to to, czy produkty pielęgnacyjne nie uwrażliwiają zbyt mocno mojej już wrażliwej skóry głowy. I tak jak mówię, zaczynam od takiego właśnie rytuału wyczesywania moich włosów przy pomocy takiej oto szczotki. Jeżeli chodzi o szczotkę, którą stosuję też od jakiegoś czasu też w takiej codziennej pielęgnacji, to jest to szczotka marki Tangle Angel z tej wersji Pro, duża, o takim o włoskach, które mają dosyć, o tych włoskach, o tych takich tutaj szpikulcach plastikowych, które są dosyć szeroko rozstawione, przez co też bardzo fajnie rozczesują moje włosy, zwłaszcza po myciu, i ta szczotka sprawdza się u mnie świetnie. Ale teraz właśnie przechodzimy do tych kroków takich pielęgnacyjnych i co robię? Ja w mojej pielęgnacji stosuję dwa kroki mycia włosów. Najpierw myję je szamponem takim właśnie oczyszczającym i staram się oczyścić tylko same włosy, delikatnie skórę głowy, czyli skupiam się głównie na końcówkach i odrobinę tutaj właśnie na samej skórze głowy. Produkt, po który sięgam od niedawna i jest to nowość w mojej pielęgnacji, to jest marka Inside, włoska marka. Produkt, szampon, który ma wzmacniać włosy o udoskonalonej formule. Ja tę markę już znam, ponieważ w zeszłym roku stosowałam serię Anti-Frizz, która sprawdziła się rewelacyjnie, jeżeli chodzi o miesiące jesienno-zimowe, bo zapobiegała przede wszystkim puszeniu tych moich włosów. Ale teraz postanowiłam spróbować coś nowego i na targach fryzjerskich kupiłam właśnie ten oto szampon. Co on tutaj takiego ciekawego ma? Otóż on ma ekstrakt z echinacei, ma w składzie mentol i ma ekstrakt z guarany. I on ma sprawiać, że nasze włosy będą oczyszczone, ta skóra głowy też będzie oczyszczona, przy okazji będzie dawał takie uczucie ukojenia, dzięki temu, że mamy właśnie zawarty w nim mentol, ładnie włosy oczyszczał, ale też powodował, że te włosy będą nam szybciej rosnąć. Czy będą szybciej rosły i mniej wypadały, tego jeszcze potwierdzić nie mogę, bo tak jak mówię, za krótko go stosuję. Natomiast słuchajcie, sprawdza się rewelacyjnie, bardzo fajnie oczyszcza włosy i już czujecie tak przy tym pierwszym spłukiwaniu, że te włosy zmieniają tak jakby swoją strukturę. Coś wspaniałego i myślę, że ten szampon
zostanie ze mną na dłużej, a przynajmniej będę do niego częściej wracać i on ma pojemność 400 ml, więc naprawdę dużo, jak widzicie, z taką wygodną pompką, bardzo fajnie się go nabiera, aplikuje bez żadnych problemów i to jest też produkt, który zawiera organiczne ekstrakty, jest w 97% naturalny, ma ozonowaną wodę w składzie i też, tak jak wspomniałam wcześniej, jest wyprodukowany we Włoszech, nie zawiera żadnych drażniących ekstraktów, substancji kontrowersyjnych. Tutaj właśnie muszę też skupić się na jednej ważnej rzeczy. Otóż powiedziałam Wam na samym początku, że moje włosy uwielbiają silikony. Tak, ja to widzę za każdym razem, kiedy sięgam po jakiekolwiek produkty naturalne. Jest naprawdę bardzo, bardzo mało marek, które sprawdziłyby się na moich włosach. Bo za każdym razem, kiedy stosuję szampony naturalne, pojawia się ten sam efekt. Albo nie mogę ich rozczesać, albo są tak szorstkie w dotyku, że aż nieprzyjemne, albo okropnie się puszą. Nie da się ich ułożyć, nawet jeżeli użyję odżywkę, a zawsze odżywkę stosuję. No ale to jest już kolejny kosmetyk z marki Inside, który naprawdę dobrze się u mnie sprawdza, a silikonów w składzie nie ma. A skoro jesteśmy przy tej buteleczce, właśnie przy tej serii wzmacniającej włosy, to pokażę Wam jeszcze jeden kosmetyk, który dokupiłam również na targach z tej samej serii i poleciła mi go pani tam, która mnie obsługiwała i to jest taka kuracja o tych samych składnikach, które Wam wcześniej wymieniłam, ale ona ma też właśnie sprawiać, że te włosy nie będą zbyt szybko wypadały, uregulować to wypadanie i też te włosy wzmacniać. Na razie zastosowałam ten produkt 3 razy, więc nie jestem w stanie nic Wam więcej na jego temat powiedzieć, ale tak sobie myślę, że za jakiś czas, myślę, że to będzie za jakieś 2 miesiące, bo tyle mniej więcej moje włosy będą potrzebowały do tego, żeby określić, czy rzeczywiście to nadmierne wypadanie troszeczkę się wstrzymało. Zrobię taki post na moim blogu i tam opiszę Wam te 2 kosmetyki. Ich ogromną zaletą jest też cena, bo mamy duże pojemności, a w dobrych cenach. Szampon kosztował coś około 40 zł, a ta kuracja kosztowała 54 albo 55 zł. No i dobrze, powiedziałam Wam, jak wygląda ten mój pierwszy krok w pielęgnacji moich włosów, czyli oczyszczanie, delikatne oczyszczanie skóry głowy i oczyszczanie moich włosów. Następny kosmetyk, który się pojawia, to jest również szampon i tutaj pojawia się ten drugi krok, gdzie oczyszczam już znacznie mocniej skórę głowy, ale również same włosy. I kolejny szampon to jest marka Halier, seria Reflect. O tych produktach marki już Wam wspominałam przy okazji daily vloga z targów fryzjerskich i powiem Wam, że trafiłam idealnie. Trafiłam na coś, co na moich włosach sprawdza się rewelacyjnie. To jest szampon, którego głównym zadaniem jest pielęgnacja włosów farbowanych. I wiecie, jak najszybciej poznać, że szampon jest naprawdę dobrze dopasowany do włosów farbowanych? Po tym, że przy każdym myciu naszych włosów nie widzimy ciemnej wody. Mówię tutaj o ciemnej, ponieważ ja mam ciemne włosy. Czyli nie ma tego efektu zbyt szybkiego wypłukiwania farby z naszych włosów. Ja po ten szampon sięgnęłam już następnego dnia po targach, jeszcze przed farbowaniem moich włosów i widziałam, że efekt był ok. Natomiast później w tygodniu ufarbowałam włosy i znowu sięgnęłam po ten szampon, żeby zobaczyć, jak zachowa się właśnie podczas mycia włosów od razu po farbowaniu. I to było nieprawdopodobne.
Oczywiście, jeżeli farbujecie włosy w domu, to na pewno zauważycie, że pierwsze spłukiwanie do momentu, kiedy woda już nie będzie miała zmienionego koloru, a potem możemy zabrać się za mycie. I bardzo często przy tym myciu, tym pierwszym myciu, jeszcze ten szampon zmienia kolor. Jeszcze widzicie, że piana jest trochę w innym kolorze, a tutaj tak nie było. I ja byłam naprawdę bardzo, bardzo zdziwiona. Natomiast ja o tym kosmetyku jeszcze się wypowiem. Nie dzisiaj, ale przy okazji następnego filmu. Natomiast jestem z niego bardzo zadowolona i tak jak mówię, dwa pierwsze kroki w myciu moich włosów, czyli oczyszczanie włosów i delikatne oczyszczanie skóry głowy, mocniejsze oczyszczanie skóry głowy i delikatne oczyszczanie włosów. Co robię dalej? To jest oczywiście odżywka i tutaj sięgam po odżywkę znowu marki Halier z tej serii Reflect, która ma dbać o kolor moich włosów, o to, żeby te włosy się nie przesuszały, nie puszyły, nie elektryzowały i tak też właśnie się dzieje. Ale jeszcze jest jeden kosmetyk, po który znowu sięgam. Dlaczego znowu? Ponieważ sięgałam po niego jakiś czas temu, potem zrobiłam sobie przerwę, testowałam nowe, ale jednak ten kosmetyk jest po prostu najlepszy, absolutnie najlepszy z nich wszystkich. I to jest kuracja marki Moroccan Oil. Do każdego typu włosów, chociaż marka rozdziela tę oto kurację na taką wersję standardową oraz wersję light dla włosów takich delikatniejszych, cieńszych, u mnie sprawdza się rewelacyjnie i ja po umyciu moich włosów, po ich rozczesaniu nabieram dwie pompki tego oto olejku, tej kuracji, bo on ma taką dosyć mocną, oleistą konsystencję, w składzie m.in. olej arganowy i tak wmasowuję, jakby to się wklepuje, ugniatam moje włosy właśnie przy pomocy tego oto olejku, a później je po prostu suszę. I włosy są obłędnie błyszczące, piękne, odżywione, jest ten kolor, jest ten blask, jest to, na czym najbardziej mi zależy. Wspomniałam Wam, opowiedziałam Wam o tej mojej takiej standardowej pielęgnacji, którą wykonuję co drugi dzień. Są też kosmetyki, które są takim dodatkową pielęgnacją i jeden produkt, do którego wracam regularnie już od kilku lat, pokazywałam Wam go praktycznie w każdym filmie, jeżeli chodzi o pielęgnację moich włosów i nie wyobrażam sobie też tej mojej pielęgnacji skóry wrażliwej bez tego oto kosmetyku. Jest to trychologiczny peeling marki Bandy. Już mi go zostało tyle. Nie wiem, ile ja zużyłam buteleczek tego peelingu, ale ja nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji skóry wrażliwej głowy bez niego. Dlaczego? Po pierwsze, mamy tutaj skórę, czyli musimy działać złuszczająco. Działamy złuszczająco po to, żeby odblokowywać mieszki włosowe, żeby te włosy nam lepiej rosły, żeby też nie było takiego efektu swędzenia, który bardzo często pojawia się, kiedy na przykład przesadzacie z kosmetykami do stylizacji albo używacie nieodpowiednich preparatów pielęgnacyjnych do skóry głowy i do włosów. Żeby nie pojawił się łupież, nie daj Boże, żeby na tej skórze nic się złego nie działo, a skoro mamy też zdrową skórę naszej głowy, to też te włosy będą inaczej wyglądały. I raz na dwa tygodnie sięgam po ten oto właśnie peeling. Uwierzcie mi, testowałam różne marki, różne peelingi do skóry głowy, ale ten radzi sobie z moją skórą głowy najlepiej. I na zakończenie dzisiejszego filmu muszę wspomnieć również o masce. Masce marki Moroccan Oil serii Repair. To jest jedyna maska, która ratuje moje włosy, kiedy coś z nimi się dzieje. I tutaj mam na myśli na przykład taki czas, kiedy czuję, że moje włosy są zbytnio przesuszone, końcówki włosów są za bardzo przesuszone, kiedy włosy za bardzo się puszą, kiedy widzę, że coś się z nimi dzieje, że na przykład zaczynają się łamać. Wtedy sięgam po tę oto maskę i to, co ona robi w przeciągu 5 minut, jest absolutnie niemożliwe, natomiast ja nakładam ją na dłużej, nakładam sobie na przykład na 15-20 minut i później ją spłukuję. Nie stosuję już żadnej odżywki, żadnego olejku,
prostu tylko i wyłącznie tę maskę i włosy są tak miękkie w dotyku, tak przyjemne, tak cudownie się rozczesują, nie są obciążone. Mogłabym tutaj wymieniać same plusy tego produktu. Co jest ważne, nie stosujemy go na 48 godzin przed farbowaniem i też jego minusem niestety jest bardzo wysoka cena, ale to nie jest maska, którą nakładamy codziennie na nasze włosy, którą stosujemy nawet co drugi dzień. To jest, ja bym powiedziała, taka wzmocniona kuracja dla włosów. Coś, co ma bardzo silnie odżywczo zadziałać na te włosy i to właśnie robi ta maska. To są w ogóle dwa moje absolutne hity, jeżeli chodzi o markę Moroccan Oil i zawsze kiedy jestem na targach fryzjerskich, wtedy staram się je kupować, bo są w naprawdę dobrej cenie. Olejek o pojemności 100 ml kupiłam w cenie około albo 110 zł, albo 140 zł. O ile dobrze pamiętam, i też w takiej cenie maskę, ale bardzo często właśnie na targach fryzjerskich są promocje i możecie kupić zestawy, w których jeszcze Wam się bardziej opłacają te oto kosmetyki, także polecam Wam odwiedzać targi fryzjerskie, a jeśli nie, no to szukajcie tych kosmetyków w salonach fryzjerskich, które współpracują z marką, które pracują właśnie na tych kosmetykach, ewentualnie na stronie marki Moroccan Oil. Jak zwykle okropnie się rozgadałam, ale chciałam Wam powiedzieć o wszystkim, co aktualnie stosuję i to, co będzie w mojej pielęgnacji włosów przez najbliższy okres. Tak jak powiedziałam, linki do tych produktów zostawię Wam w opisie. Postaram się też wykonać recenzję na ich temat na moim blogu, żeby też troszeczkę więcej Wam o nich opowiedzieć. Dzisiaj chciałam Wam po prostu przedstawić to, co aktualnie stosuję, to, co kupiłam na targach fryzjerskich i to, co będzie mi towarzyszyć w najbliższym czasie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do kolejnych publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa!